30 sierpnia 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość nadania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi sztandaru KRUS. Uroczystość rozpoczął prezes kasy pan Adam Wojciech Sekściński, który powitał licznie zgromadzonych gości i wygłosił słowo wstępne uroczystości, w którym złożył podziękowania panu ministrowi Ardanowskiemu za działania wzmacniające funkcjonowanie KRUS, których wyrazem stało się przyznanie sztandaru. Dzisiejsze wydarzenie nadania sztandaru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest to niewątpliwie jedna z ważniejszych chwil w istnieniu 27-letnim ponad istnieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego za to, iż zechciał nadać nam w dniu dzisiejszym ten sztandar. Sztandar oczywiście podniesie dumę, prestiż naszej instytucji, jednoczy ludzi. Symbolika sztandaru nawiązuje do tego, czym się zajmujemy, do naszej misji, a naszą misją jest służba rolnikom, służba ubezpieczonym, świadczeniobiorcom, ale także służba państwu. Prezes Sekściński podziękował pracownikom kasy za oddanie i trud włożony w działania na rzecz tej instytucji. Wysiłek włożony w ciągu 27 lat przez byłe i obecne kierownictwo kasy oraz wszystkich pracowników w rzetelne i przynoszące wymierne korzyści działania w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników został doceniony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Kasa pełni bardzo ważną funkcję wobec polskiej wsi, w szczególności wobec rolnictwa. Wypłaca świadczenia emerytalne, rentowe, zasiłki różnego rodzaju, które przysługują obywatelom. Zbiera oczywiście od rolników składki. Owszem, może te świadczenia powinny być większe, ale trzeba też brać pod uwagę, jaka jest struktura przychodów KRUS-u. To, co płacą rolnicy, umówmy się, to nie są bardzo wysokie składki, kwestionowane często zresztą przez tych, którzy płacą do ZUS-u, wystarczają tylko na część tych świadczeń. Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia państwo dopłaca co roku ogromną kwotę. To jest prawie 18 miliardów złotych rocznie, żeby ten system podtrzymywać. Gdyby nie było pomocy państwa, nie byłoby praktycznie żadnych emerytur i świadczeń rentowych. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przemawiał pan Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pan Sławomir Siwek, doradca marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał list od marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego. Nie mogło zabraknąć pierwszego prezesa kasy, pana Maksymiliana Delekty. Instytucja, która jest szanowana przez rolników, otrzymała taki symbol w postaci sztandaru. Za tym sztandarem wcześniej kryją się losy naszych rolników. To jest kilka milionów ludzi. Na przykład ponad 300 tysięcy rolników skorzystało z rehabilitacji. Schorowanych ludzi. Często by nie trafili do normalnego systemu sanatoryjnego, a tu w KRUS-ie trafili. Na przykład kilkadziesiąt tysięcy dzieci do tej pory skorzystało z kolonii. Całkowicie nieodpłatnie. Te liczby myślę, że świadczą same za siebie. Niecodziennej uroczystości towarzyszyło wbicie pamiątkowych gwoździ przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także licznych związków zawodowych rolników i producentów rolnych oraz organizacji rolniczych. Przyznanie sztandaru to podziękowanie i wyraz uznania dla wszystkich osób związanych z kasą. Podniesie też prestiż instytucji i umocni znaczenie działalności kasy na rzecz środowiska rolniczego.
Poświęcenie sztandaru odbędzie się podczas uroczystych obchodów dożynek państwowych.